Dlatego, że nie widzimy w Biblii wskazania, aby to robić. Dla nas Biblia jest najwyższym autorytetem w sprawach duchowych. Ważniejsza od jakichkolwiek tradycji, czy nawet praktyk późniejszego Kościoła. Widzimy w Biblii również wskazanie, że każdy sam odpowiada przed Bogiem za to, jaką drogę wybiera. I to nie znaczy, że chrzcimy tylko osoby powyżej 18 roku życia. To nie wiek jest granicą tego, czy ktoś może przyjąć chrzest, czy nie może, a przede wszystkim decyzja wynikająca z osobistej relacji z Jezusem.